Tylikwa scynkowa to gatunek jaszczurki nazywany inaczej scynkiem olbrzymim. Jego występowanie obejmuje różnorodne obszary w Australii. Jest szeroko rozpowszechniony, z wyjątkiem terenów zbyt wilgotnych, takich jak tropikalne lasy. Preferuje różnorodne siedliska, które mogą obejmować obszary o niskiej roślinności, takie jak otwarte łąki, gdzie może łatwo znajdować schronienie oraz pożywienie. Szlasy. Gatunek ten preferuje tereny z piaszczystym lub gliniastym podłożem, które ułatwia mu kopanie i poszukiwanie pożywienia. Na samym początku zapraszam Was oczywiście na Instagrama Kamilin Travel, z którego dowiecie się o wiele więcej i też na bieżąco. Fajne ciekawostki i też dobra forma kontaktu między nami. Ten jaszczur jest wszystkożerny, co oznacza, że jego dieta składa się z owadów, małych kręgowców oraz roślin. Jego obecność w różnych siedliskach sprawia, że ma dostęp do różnorodnych źródeł pożywienia. Wędrówki w poszukiwaniu jedzenia. Często prowadzą go przez różnego rodzaju tereny, co zwiększa jego ekspansję w różnych regionach Australii. Tylikwa wyróżnia się interesującymi charakterystykami. Wyglądem. Mają smukłe, cylindryczne ciało o stosunkowo dużej głowie, co sprawia, że wyglądają bardzo masywnie w porównaniu do innych scynków. Ciało jest długie i elastyczne, co umożliwia im sprawne poruszanie się w różnych siedliskach. Zwykle osiągają długość 45 do 50 cm, chociaż niektóre osobniki mogą być większe. Oczy są stosunkowo duże i okrągłe, z wyraźnymi powiekami, co jest dla nich bardzo charakterystyczne. Posiadają dobrze rozwinięty wzrok, który pozwala im dostrzec najmniejsze ruch z daleka. Skóra jest gładka i błyszcząca, co nadaje jej bardzo atrakcyjny wygląd. Ubarwienie jest różnorodne. Ciało jest najczęściej w odcieniach brązu, beżu lub oliwkowym, co pozwala dobrze wtopić się w otoczenie. Na ciele mogą występować ciemniejsze, kontrastowe pasy lub plamki, które dodatkowo zwiększają kamuflaż w środowisku naturalnym. Łuski są gładkie, oczywiście to zwiększa błyszczący wygląd. Grzbietowe łuski są większe i twardsze, podczas gdy te brzuszne są bardziej miękkie i delikatne. Głowa stosunkowo duża, szeroka i wyraźnie odznaczająca się od reszty ciała. Taki kształt pozwala na lepsze łapanie zdobyczy. Jest lekko spłaszczony i szeroki, zwężający się ku przodowi, co jest przystosowaniem do ich diety, która obejmuje różne owady i inne drobne zwierzęta. Tylikwy mają krótkie, bardzo krótkie, ale silne kończyny, zakończone 5 palcami przy każdej z łap. Pazury są dobrze rozwinięte, co ułatwia im wspinaczkę i kopanie w podłożu. I to doskonale czuję w tym momencie na moich rękach, które cały czas są mocno obejmowane przez te łapki. No i wbijają się. Mocno się wbijają. Ogon, jak widzicie, jest długi i mocny i może stanowić około 1/3 długości całego ciała. W przypadku zagrożenia jaszczurka może zgubić ogon, co oczywiście jest typowym mechanizmem obronnym. Po wylince oczywiście ogon odrasta, ale nikt nie będzie już miał takiego samego kształtu ani struktury jak za pierwszym razem. Ubarwienie i wzory mogą różnić się w zależności od populacji oraz lokalizacji geograficznej. W różnych regionach Australii można spotkać różne osobniki o unikalnych cechach morfologicznych. Istnieje niewielki dymorfizm płciowy, który może być zauważalny w wielkości ciała oraz ubarwieniu, jednak zazwyczaj nie jest on tak bardzo wyraźny. Dzięki swojej smukłej budowie ciała i mocnym kończynom jaszczurka porusza się sprawnie, zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Może łatwo kopać i przemieszczać się w poszukiwaniu pożywienia. To, co z pewnością najbardziej przykuje uwagę, to ciemniejszy język, który raz na jakiś czas bada otoczenie. Tylikwa to gatunek, który wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale również charakterem i zachowaniem. Jest zazwyczaj łagodna i spokojna, co czyni ją dość popularnym wyborem wśród hodowców, jeśli chodzi o scynki. W porównaniu do niektórych innych jaszczurek, no, nie jest skłonna do agresji i rzadko wykazuje skrajne zachowania defensywne. Jeśli coś się nie podoba, to raczej oznajmia to syczeniem. Te jaszczurki są naturalnie ciekawe i chętnie eksplorują swoje otoczenie. W niewoli tylikwa szybko przyzwyczaja się do obecności swojego opiekuna. Z czasem stają się mniej płochliwe i bardziej otwarte na interakcje. Często lubią być trzymane na rękach i są dość spokojne podczas manipulacji. To, co można zauważyć, że na pewno lubią grzać się na ciepłych dłoniach. Jednak ważne jest, aby przyzwyczaić się do kontaktu od młodego wieku, aby zbudować zaufanie. Ten scynk to gatunek głównie lądowy, co oznacza, że spędzają większość swojego czasu na powierzchni ziemi. Ich naturalne zachowanie obejmuje poruszanie się po łąkach, lasach
i innych siedliskach w poszukiwaniu oczywiście pożywienia, schronienia i miejsc do wypoczynku. W środowisku naturalnym często ukrywają się w szczelinach, pod liśćmi oraz w innych kryjówkach, aby unikać drapieżników. W niewoli bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich miejsc do ukrycia się, aby zaspokoić ich naturalne potrzeby. Ten gatunek jest wszystkożerny, co oznacza, że dieta składa się z owadów, kręgowców oraz roślin. W swoim naturalnym środowisku są przystosowane do polowania na różnorodne źródła pokarmu. Ich sposób żerowania jest zazwyczaj powolny i bardzo ostrożny. Można również zauważyć, że przeszukują tereny w poszukiwaniu pożywienia, co jest charakterystyczne dla ich spokojnego temperamentu. Tylikwas cynkowa jest gatunkiem raczej, samotniczym. Osiąga dojrzałość płciową w wieku około 2 do 3 lat i jest typowo terytorialna, choć może wykazywać pewne oznaki obrony terytorium w okresie godowym. Samce wtedy poszukują aktywnie samic. Samica po udanej kopulacji większość czasu jednak wygrzewa się i zdecydowanie chętniej je. Ciąża trwa około 100 dni i może z tego wyjść nawet i 10 młodych, które bardzo szybko rosną. W warunkach naturalnych mogą oczywiście wchodzić w interakcje z innymi osobnikami swojego gatunku, szczególnie w okresie godowym. W niewoli jednak nie zaleca się trzymania kilku osobników w jednym terrarium, gdyż może to prowadzić do konfliktów, zwłaszcza dwóch samców. Jeśli już chcemy mieć ich kilka, to harem lub parkę odpowiednio w dużym terrarium. Pomimo łagodnego charakteru mogą być wrażliwe na stres, zwłaszcza podczas transportu lub zmian w środowisku. Ich temperament może się oczywiście zmieniać w zależności od sytuacji, co oznacza, że trzeba wziąć pod uwagę wiele z czynników przy hodowli. Zazwyczaj dobrze przystosowują się do życia w terrarium, ale kluczowe jest zapewnienie odpowiednich warunków życia. Powinny mieć dostęp do kryjówek i możliwości eksploracji, co pomoże w zminimalizowaniu stresu. Jest to jaszczurka o łagodnym i ciekawskim i zrównoważonym charakterze, która w niewoli staje się łatwa w hodowli i interakcji z ludźmi. Dbanie o ich potrzeby i zapewnienie komfortu w warunkach domowych jest tutaj kluczowe do utrzymania zdrowego i szczęśliwego osobnika. Hodowla może być satysfakcjonującym doświadczeniem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych terrarystów. Dla jednego osobnika zaleca się terrarium o minimalnych wymiarach 120x60x60 cm. Jako podłoże może służyć piasek, kora i na przykład suche liście. Głębokość powinna wynosić 5-10 cm, aby umożliwić jaszczurce oczywiście kopanie, co jest naturalnym zachowaniem tego gatunku. W terrarium powinny istnieć dwie strefy temperaturowe, cieplejsza oraz chłodniejsza. Ciepła strefa powinna mieć temperaturę od 30 nawet do 40 stopni bezpośrednio pod żarówką grzewczą. Chłodna za to powinna mieć temperaturę od 25 do 28 stopni. W nocy temperatura może spaść do około 20, co imituje naturalny cykl dobowy. Tylikwa preferuje umiarkowaną wilgotność na poziomie 40-60%. Spryskiwanie terrarium wodą raz na kilka dni pomoże utrzymać odpowiedni poziom. Oświetlenie UVB jest niezbędne dla zdrowia jaszczurek, ponieważ wspomaga produkcję witaminy D3, tak jak u nas, co jest kluczowe dla metabolizmu wapnia. Dlatego należy tu pomyśleć o odpowiedniej żarówce. Jak już wspomniałem, ta jaszczurka jest, wszystkożerna. Większą część jej diety powinny stanowić białka pochodzenia właśnie zwierzęcego. Co ty mnie tak oblizujesz? Należy podawać różnorodne owady, tak jak świerszcze, karaczany, mączniaki, a także inne małe bezkręgowce. Chętnie wciągają też na przykład ślimaki. Niektórzy podają również nawet i oseski, jaja czy surowe chude mięso. Do diety można wprowadzać również warzywa, owoce, cukinia, papryka, jabłka czy melony. Dietę pasowałoby również uzupełniać suplementami wapnia i witaminami raz na kilka dni, aby zapewnić prawidłowy rozwój i zdrowie. Scynki to żarłoczne i nieodmawiające jedzenia stworzenia, dlatego warto uważać na ich kondycję, bo niestety bardzo łatwo można je obtłuścić. Młode osobniki należy karmić często, niemalże codziennie, dorosłe około 2 razy w tygodniu wystarczy. Oczywiście trzeba pamiętać, aby samemu również zadbać o zapotrzebowanie swojej jaszczurki na jedzenie. W terrarium koniecznie muszą znaleźć oczywiście kryjówki, takie jak jaskinie czy kawałki drewna, które pozwolą jaszczurce na ukrycie się. Wprowadzenie sztucznych lub naturalnych roślin do terrarium pomoże stworzyć bardziej naturalne środowisko i dodatkowe kryjówki. Trzeba jednak pamiętać na gatunki wybieranych roślin, ponieważ mogą zostać nadjedzone. I dodatkowo trzeba pamiętać, żeby dobrać gatunek tak, aby dał radę przeżyć w warunkach, jakie mu w terrarium zapewni jaszczurka. Hodowla tylikwy wymaga dbałości o odpowiednie warunki i dietę. Zapewnieniem odpowiednich warunków, takich jak odpowiednie terrarium, temperatura, wilgotność, oświetlenie oraz dieta, można z powodzeniem hodować tego jaszczura. Co najciekawsze, wszystkie dostępne osobniki pochodzą z hodowli ze względu na zakaz wywozu rodzimych gatunków z Australii. Przy odpowiedniej pielęgnacji scynk może stać się ciekawym towarzyszem na wiele lat. Jak widzicie, nasz osobnik to niesamowicie ciekawski okaz,
jak tylko gdzieś mu odpuszczę rękę, to od razu ucieka. Chyba że zostawię, nie ma przejścia, no to zostaje, troszkę języczkiem mnie tu poliże i szuka dalej miejsca. Nie zdarzyło się ani razu, żeby spróbował mnie ugryźć. Ponoć raczej się nie zdarza, żeby scynki kogoś ugryzły. Jest niesamowicie przyjazną jaszczurką, ciepluteńką, no i dającą dużo frajdy w interakcji. A jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapę do góry i docencie kanał subskrypcją. Gdzie Ty chcesz iść, co? Jak taki mały krokodyl wyglądasz troszkę. Zapraszam również na Instagrama Kamil in Travel. I to by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!